Witamy Was ponownie w programie Gaszowicka Piłka. Dzisiaj mamy okazję w programie gościć panią senator Ewę Gawędę oraz prezesa naszego klubu Wojtka Kubka. Tematem dzisiejszego programu będzie współpraca na linii pani senator Ewa Gawęda i klub Dąb Gaszowice. W programie tym chcemy bardzo podziękować pani senator za pomoc w promowaniu gaszowickiej piłki. Głos chciałbym oddać naszemu prezesowi Wojtkowi. Ja chciałem właśnie bardzo pani senator podziękować za pomoc w pozyskaniu środków na sprzęt sportowy naszego klubu. No i liczymy bardzo na kolejną taką pomoc w dalszym czasie. No, my bardzo liczymy na to, że ta współpraca pomiędzy Dębem Gaszowice a panią przyniesie jeszcze większe owoce jak dotychczas. Tutaj możemy się pochwalić, że dzięki pani senator zostały zakupione te piękne piłki. To są piłki już najwyższej klasy. Piłkami tymi grają w lidze, w ekstraklasie. Niestety musimy powiedzieć, że Dąb Gaszowice to nie ekstraklasa, ale przez piłki powiedzmy będzie to taka mała namiastka wielkiej piłki na wsi czy w gminie. Oddajemy głos. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być z Wami, mogę Was wspierać i będę nadal zachęcała innych sponsorów do tego, żeby zainteresowali się Waszym klubem, zainteresowali się Waszą działalnością, bo to, co robicie, to inne kluby powinny brać z Was przykład. Tutaj to sam plebiscyt, który został przez Was wymyślony, jest bardzo ciekawą inicjatywą i uważam, że inne kluby powinny brać właśnie z Was przykład, żeby w ten sposób też propagować sport w miejscowościach swoich i zachęcać przede wszystkim młodych ludzi do tego, żeby brali udział w tych wszystkich organizowanych przez Was przedsięwzięciach. No i przede wszystkim sponsorów, żeby wspierali Waszą piłkę. Tak jak powiedziała pani senator, młodzież. My chcemy bardzo przygarniać tę młodzież, bo wiadomo, że młodzież dzisiejsza to głównie telefony, komputery. My przez rozwój ich chcielibyśmy właśnie tych sponsorów po to pozyskać, żeby mogliśmy wydać te pieniążki na ich rozwój, żeby stworzyły się nowe grupy piłkarskie, młodzieżowe, żeby młodzież powiedziała, o, w tych Gaszowicach warto trenować, ponieważ tam o nas dbają. Także kibicuję Wam bardzo, życzę, żeby się wszystkie te Wasze plany i zamierzenia zrealizowały i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Także dzisiejszy program Gaszowicka Piłka dobiega końca. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejny program. Dziękuję.